Rewolucja francuska wykuła w końcu XVIII wieku trzy słowa hasła, które wdrażane potem siłą do praktyki życia różnych społeczeństw w ramach ideologii komunistycznych i lewicowych przyniosły ludziom liczne nieszczęścia i krzywdy. Tymi hasłami są wolność, równość i braterstwo. Oczywiście sposobów i kontekstów rozumienia tych haseł jest nieprzebrana ilość. Jednak systemy komunistyczne i ich obecne lewicowe i lewackie odmiany interpretują te hasła, a zwłaszcza równość i wolność, iście rewolucyjnie i niestety zawsze przeciwko stwórcy, przeciwko prawom natury, przeciwko człowiekowi. Warto skupić się na jednym z tych słów, to jest na haśle równość. Na pierwszy rzut oka wydaje się oczywiste, że ludzie powinni być równo traktowani, ale po bliższym przyjrzeniu się, co dzieje się z tym hasłem w prawie, jak jest ono rozumiane, jak jest interpretowane, widać, że sprawa zasady czy też pojęcia postulatu równości wcale nie jest taka jednoznaczna. Zasada równości jest bowiem w przepisach prawa rozumiana dwojako. Po pierwsze, jako równość wobec prawa, to znaczy, że osoby spełniające takie same warunki i kryteria muszą być wobec tego prawa przez to prawo traktowane tak samo, równo. To znaczy, na przykład określone osoby, które osiągną taki sam dochód, muszą równo, tak samo podlegać tym samym przepisom podatkowym. Jeśli przepisy podatkowe mówią, że kto uzyska dochód na przykład 100 tysięcy złotych, musi zapłacić podatek 5 tysięcy, to wtedy każdy, czy to kobieta, czy mężczyzna, czy zdrowy, czy chory, czy robotnik, czy krawcowa, ładny, czy brzydki, musi taki sam równo podatek zapłacić. Wszyscy muszą być wobec prawa podatkowego równi. Podobnie prawo musi być równo, to znaczy tak samo stosowane we wszystkich innych dziedzinach prawa, na przykład w prawie karnym. Niezależnie, czy zawłaszczenia rzeczy dokona ktoś na wysokim stanowisku, czy na podrzędnym, odpowiedzialności podlega jednakowo. Chodzi tu o równe stosowanie prawa wobec wszystkich. Taką równość, czyli o równe stosowanie prawa wobec wszystkich, rozumiemy i akceptujemy. Ale obok tego oczywistego, powszechnie akceptowalnego, naturalnego, intuicyjnego rozumienia równości jako równości wobec prawa, to jest równego stosowania prawa, pojawiło się w prawie wraz z pojawianiem się różnych lewicowych czy też lewackich ideologii także inne rozumienie zasady równości. To znaczy jako równość w prawie, równość w treści przepisów prawa. Chodzi tu o to, że taki lewicowo-lewacki prawodawca z powodów ideologicznych, światopoglądowych podejmuje pod miłym hasłem równości praktyki nie mające z równością wobec prawa nic wspólnego. Praktyki zrównywania w treści przepisów prawa sytuacji osób, stanów czy zdarzeń oczywiście i z natury nierównych, z różnych powodów. Na przykład zrównuje się status kobiety i mężczyzny, czasem zwierzęcia z człowiekiem, wymyślając jakieś absurdalne prawa i wolności zwierząt, małp i tym podobne. Pod nadużywanym ze względów ideologicznym hasłem równości zaciera się w ten sposób naturalne różnice między rzeczami, osobami, między zjawiskami w imię jakiejś wynaturzonej poprawności czy sprawiedliwości. Europejskie i nie tylko środowiska lewicowe na siłę zrównują sytuację kobiet i mężczyzn, osób zdrowych z osobami chorymi, na przykład homoseksualistami lub z inną odmianą zaburzenia seksualnego. Zrównują pod hasłem równości status wszystkich ludzi, także dzieci z osobami dorosłymi, przyznając tym dzieciom, na przykład 5-latkowi czy 7-latkowi, prawo wyboru płci i ewentualnego dokonania operacji w tym celu. Związki osób tej samej płci zrównuje się w przepisach, na przykład w USA i w Hiszpanii, to znaczy traktuje się je tak samo równo jak związki biologicznych kobiety i mężczyzny. Krótko mówiąc, ideologie lewackie i lewicowe, środowiska różnych feministek i tym podobne zawłaszczyły hasło równości wobec prawa i dla swych często sprzecznych z naturą celów nadały zasadzie równości charakter ideologiczny jako równość w treści przepisów prawa, przydając właśnie w treści tych przepisów sytuacjom i osobom oczywiście różnym, odmiennym taki sam status. Takie samo traktowanie, traktując, jak powiedziałam, identycznie sytuacje różne. Mężczyznę tak samo jak kobietę, zwierzę tak samo jak człowieka, chorego tak samo jak zdrowego. Czyli obok naturalnego rozumienia zasady równości jako jednakową podległość prawu, środowiska lewicowe z czasem pod tym samym hasłem i postulatem równości zaczęły rozumieć sytuację stany, osoby różne, żądając ich identycznego traktowania.
Posługiwanie się w praktyce i wdrażanie w życie zasady równości, rozumiane jako zrównywanie w prawie, w treści prawa nierównych sytuacji, doprowadziło do ogromnego zamętu w prawie. Konstytucja Polska w artykule 32 mówi i dopuszcza jedynie równość wobec prawa w znaczeniu jednakowego, równego podlegania temu prawu, czy to w prawie cywilnym, karnym czy administracyjnym. O prawie zaś w znaczeniu tym lewackim, lewicowym, ideologicznym, o prawie do równości w treści regulacji prawnych Konstytucja Polska milczy, z czego można by wnioskować, iż ideologiczne zrównywanie różnych stanów i sytuacji nie jest dopuszczalne. Ale trzeba też dodać, iż ustawodawca ma prawo w przepisach dowartościowywać, różnicować status na przykład kobiet w sferze wysokości zarobków czy ojców w zakresie opieki nad ich dziećmi. Ale w żaden sposób nie może się to odbywać pod hasłem zrównywania, czyli równości wobec prawa. Takie ewentualne dowartościowywanie na przykład kobiet w porównaniu z mężczyznami, statusu osób chorych, z osobami zdrowymi i tym podobne, jest uprawnioną polityką państwa, która ma prawo różnicować i zmieniać sytuację kobiet lub osób niepełnosprawnych, na przykład płacąc im tak samo lub więcej niż mężczyznom czy osobom zdrowym za tę samą pracę. Ale takie dowartościowywanie polegające na przydawaniu pewnych przywilejów, na zróżnicowaniu, spełnia pewien społeczny cel, choć oznacza jednocześnie dyskryminowanie innych, na przykład mężczyzn czy zdrowych, którym takich dodatkowych przywilejów nie przyznaje się. Państwo może więc różnicować, uprzywilejowywać niektóre sytuacje, osoby czy grupy, na przykład przedsiębiorców, określając w treści przepisów ich dotyczących zróżnicowane tabele opłat, zależne od wielkości przedsiębiorców. Państwo robić to może, bo prowadzi politykę społeczną czy gospodarczą, a realizacja niektórych celów może takich przywilejów dla jednych i nierówności dla innych wymagać. Nie powinno się to jednak odbywać pod hasłem równości. To jest jednego z najbardziej nadużywanych i zakłamanych dziś haseł i oczywiście najbardziej zideologizowanych. Pod tym hasłem na przykład homoseksualiści chcieliby być koniecznie traktowani w treści sformułowań prawnych identycznie jak osoby zdrowe i naturalne. Zasada równości jest dziś hasłem i wytrychem realizacji unijnej tzw. polityki równościowej, której efektem będzie takie równanie czy zrównanie wszystkiego ze wszystkim, aż zatrą się wszelkie naturalne różnice dane nam w realnym świecie przez Stwórcę. Stwórca stworzył dwie różne osoby, kobietę i mężczyznę. Dzisiejsi lewicowcy tak to w prawie zacierają, iż na przykład w Wielkiej Brytanii w niektórych szkołach nie wolno już zwracać się do uczniów z zaznaczeniem ich płci, dziewczynki lub chłopcy. Wolno używać do uczniów tylko nic nie mówiącego określenia osoba. Niech osoba zrobi to, niech osoba zrobi tamto. Równość tak, ale tylko wobec prawa. Ale równości w treści prawa mówimy nie, jako patologii wymierzonej w Pana Boga, człowieka, otaczający nas porządek rzeczy. Szczęść Boże!